Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. Słuchajcie, dostaję od Was maile, dostaję od Was komentarze. Wielokrotnie już się pojawiło pytanie, czy będzie jakiś konkurs? Czy będą jakieś nagrody? Powiem tak, bardzo chętnie bym zrobił konkurs z nagrodami. Z pewnością, gdybym miał możliwość, dałbym konkurs SimCity. I to właśnie SimCity wraz z dodatkiem Miasta Przyszłości. Niestety. Ja na kanale nic nie zarabiam, także nie jestem w stanie wykładać tych funduszy na cel właśnie konkursów. I tak już wydaję dość sporą kwotę właśnie na sprzęt, na oprogramowanie. Tak więc na chwilę obecną nie chcę inwestować jeszcze większej kwoty w ten kanał. Jeżeli chodzi o konkursy, oczywiście będą. Prędzej czy później na pewno się pojawią. Kwestia tylko kiedy. Od tego zależy kilka rzeczy. Żeby pojawił się konkurs, potrzebny jest tak naprawdę sponsor, ewentualnie fundusze na nagrodę. Można to pozyskać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, który wydaje mi się, że jest najlepszym sposobem i który chciałbym w przyszłości wykorzystać, to jest oczywiście współpraca, oczywiście porozumienie z jakimś tam sponsorem, czyli albo z wydawcą, ewentualnie z jakimś sklepem internetowym. Wówczas taki producent, sklep internetowy bardzo chętnie będzie chciał wypromować swój tytuł, będzie chciał zachęcić do zakupu, czy to właśnie tego tytułu, czy to innych gier, ewentualnie akcesoriów, które ma w sprzedaży. Jakby nie było, będzie trzeba go wymienić jako sponsora, prawda? Czyli robimy dla niego reklamę. Oczywiście według mnie jest to najlepszy sposób. Oczywiście w ten sposób też się sprzedaje. No ale cóż poradzić, no jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba zdobywać fundusze na takie cele. Tak więc okej. Tylko że teraz kwestia jest taka. Wymagana ilość widzów, wymagana przede wszystkim ilość wyświetleń jest dość spora. Nie jest oczywiście podane, że musisz mieć tyle i tyle wyświetleń i tyle widzów, ale jasne, że wydawca, szczególnie wydawca, może mniej już sklep internetowy, wymaga od youtubera tego, aby jego reklama, jego logo, jego informacja na temat tego konkursu dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. No wiadomo, przy tej ilości odsłon, przy tej ilości widzów niestety prawdopodobnie jest to za mało i nie jestem w stanie zapewnić tego, co oczekuje wydawca. Więc tymczasowo muszę się wstrzymać z jakimikolwiek mailami, z jakimikolwiek telefonami właśnie do wydawców czy nawet sklepów. Dlatego na chwilę obecną nie mogę zrobić konkursu, ale jest jeszcze druga opcja, a drugą opcją jest oczywiście, coś mi tutaj wpadło, drugą opcją jest oczywiście włączenie reklam na kanale. To jest wersja, która mniej mi się podoba, z tego względu, że za każdym razem, kiedy chcecie obejrzeć film, musicie obejrzeć jakąś reklamę, czy to 30 sekund, czy to 40, czy to minutę. I oglądamy te reklamy. No nie lubię tego. Sam nie lubię reklam. Jednak jest to drugi sposób pozyskania funduszy na konkursy. Jeżeli włączyłbym te reklamy, wówczas praktycznie całość mógłbym poświęcić na nagrody, na jakieś tam rzeczy, które Wam ufunduję, Wam zasponsoruję, tak? I zrobimy jakiś konkurs, w którym rozdam po prostu kilka egzemplarzy, czy tam jeden egzemplarz, w zależności jak to szybko pójdzie. Jakieś tam gry, na przykład SimCity. Tylko teraz tak. Włączając reklamy, oprócz tego, że mają negatywny wpływ na ludzi, bo troszeczkę denerwują, chociaż telewizja już nas przyzwyczaiła do reklam, bo mamy ich praktycznie co chwila. W jednym filmie, jeżeli oglądacie telewizję, to dobrze wiecie, że obejrzenie jednego filmu, który trwa półtorej godziny, zajmuje 2,5 godziny, bo są przerywniki z reklamami. No cóż, ale przechodząc do meritum.
Również ilość widzów, ale przede wszystkim ilość wyświetleń. Jeżeli jest odpowiednia ilość wyświetleń, szybciej zarabiamy. Kolejna rzecz. Filmy. Nie na wszystkich filmach można zarabiać. Nie na wszystkich filmach od razu można zarabiać. Czasami trzeba mieć prawa autorskie. Czasami YouTube się, powiedzmy, przyczepi. Ten jego mechanizm się przyczepi do naszego filmu. I musimy czekać te kilkadziesiąt dni na reakcję drugiej strony. Czy rzeczywiście mamy prawa do danego filmu, danej ścieżki dźwiękowej, czy czegokolwiek. Jeżeli nie mamy, to czekamy te kilkadziesiąt dni, po czym w dalszym ciągu nie możemy zarabiać na reklamach. Ewentualnie po tych kilkudziesięciu dniach, chyba po miesiącu to jest, po 28, można włączyć reklamy. Dobrze wiem, że tak naprawdę w najlepszym wypadku 1/3 filmów zostanie odrzuconych. Tak mi się wydaje. Gdybym nawet miał możliwość zrobienia na wszystkich filmach, które wrzucam, to w tym momencie i tak też zajęłoby to sporo czasu. Osoby, które mają znacznie więcej odsłon ode mnie, znacznie więcej widzów, zarabiają mniej więcej, wiem, po 3-4 euro na miesiąc. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Na zasponsorowanie gry nie jest kwestia, to jest kwestia wtedy kilku miesięcy, ale w moim przypadku potrwa to znacznie dłużej. Tak jak mówię, niestety na chwilę obecną jest to zbyt mała ilość odsłon, wyświetleń. Tak więc pytanie do Was. Czy macie jakiś pomysł, jeżeli chcecie konkursy, czy macie jakiś pomysł poza pomysłem, żebym ja sponsorował? To ja już tak zasponsorowałem dosyć sporo tutaj, jeżeli chodzi o kwestie techniczne i kwestie oprogramowania. Oczywiście dla siebie. Jeżeli chcielibyście konkursy, czy macie jakiś pomysł, jakby to osiągnąć? I przede wszystkim, czy jeżeli reklamy wchodzą w grę, tak, to czy Wam taki pomysł odpowiada? Mogę włączyć reklamę, mogę się zorientować, jak to wygląda, bo też pamiętajcie o fakcie odprowadzenia podatku, tak? Musimy odprowadzać podatek od każdego przychodu, czyli jeżeli zrobię te 3-4 zł w miesiącu, uda się, to ja muszę jeszcze z tego podatek odprowadzić teoretycznie. Śmieszne, ale prawdziwe. Oczywiście pod koniec roku, jeżeli tyle co pamiętam, jeżeli pod koniec roku przy rozliczeniu okaże się, że zarobię mniej niż 3000 i to jest akurat pewne, że tak będzie, no to wówczas rzeczywiście zwrócą, powinni mi to zwrócić, to co zapłacimy ten podatek. Ale i tak będziemy zbierali bardzo długo. To jest kwestia miesięcy czy nawet roku, o ile nie dłużej. Na chwilę obecną tak podejrzewam, no, nie będą zbyt duże zarobki, także uzbieranie powiedzmy tych 150 zł na grę, no bo jakby nie było, SimCity wraz z dodatkiem Miasta Przyszłości na chwilę obecną to jest kwota jakieś 146 zł. Oczywiście mówię o samym kluczu, nie mówię o wersji pudełkowej. Tak więc to troszeczkę zajmuje, troszeczkę kosztuje. No, to tyle. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli zgadzacie się, żeby włączyć reklamy, dajcie znać. Oczywiście mogę to zrobić. Mogę się zorientować, jak to wygląda, mogę rzeczywiście włączyć reklamy. Nie ma, dla mnie to nie ma problemu, tak? Dla mnie to nie jest problem. Dla mnie jest nawet plus, bo w tym momencie, jeżeli bym miał włączone reklamy i partnerstwo, mam jeszcze taki mały plus, że mogę ustawiać publikację filmów z wyprzedzeniem. Czyli nagram dzisiaj film i dzisiaj go wrzucę i ustawię, że ma się pojawić w konkretny dzień o konkretnej godzinie. Ułatwi mi to życie, ale no niestety kosztem reklam. Dajcie znać, czekam na Wasze odpowiedzi, na Wasze maile. Możecie pisać w komentarzach, możecie słać wiadomości na maila, czyli kontakt@gracz.net.pl. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się.